Siostra Maria Domalewska z okolic Sądkowic Śląskich, gdzie się urodziłam. Dawniej była to diecezja wrocławska, teraz pewnie jest świdnicka. Byłam w pierwszej grupie sióstr salezjanek, które wyjeżdżały do Zambii w 1984 roku. I tak w sumie pracowałam w Zambii chyba 24 lata. Potem byłam 3 lata w Etiopii, rok w południowej Afryce i teraz pracuję w Angolii. Obecnie moja praca jest bardziej związana z administracją, chociaż z zawodu jestem pielęgniarką, potem zrobiłam też położnictwo, także na początku moją pasją to było po prostu asystowanie przychodzącego życia na świat, pomaganie chorym. Po prostu życie było moją pasją i pielęgnacja chorych. Ale w obecnym kraju, w Angolii, już nie pracuję w służbie zdrowia, pracuję w edukacji. Mamy bardzo duży ośrodek wychowawczy, ponad 1600 uczniów, dzieci od przedszkola do 9 klasy. I ja tak w naszym języku salezjańskim to jestem ekonomką, administratorką. Codziennie trzeba się po prostu zabiegać o zaopatrzenie, płacenie podatków, wypłat, organizację pracy pracowników, których mamy chyba z 15. No i tak samo zaopatrzenie i wspólnoty, i domu, wszystkich dzieł, to należy po prostu do mojej działki administracji. Polska jest moją ojczyzną, moim krajem i jest dużo rzeczy, których nie spotyka się gdzie indziej. Mnie na przykład bardzo wzrusza, jak wracam do Polski, polskie nabożeństwa, polskie kościoły, ten duch adoracji i nabożeństwa, po prostu kult. I w taki sposób, jak my Polacy właśnie oddajemy kult Panu Bogu w przygotowanych pięknych świątyniach, nie tylko w szałasach. No i dużo, dużo jest rzeczy, za którymi się tęskni, albo po prostu ma się piękne wspomnienia, które dodają tu też dużo energii. Może to będzie niespodzianką, bo można kupić bardzo mało. Angola jest chyba po Japonii najdroższym krajem świata do przeżycia. Także ja za jednego euro, za jednego dolara, to tak jak i w Polsce chyba bilet tramwajowy, autobusowy, tam są takie taksówki, albo 4 bułki. Bardzo trudno w 3 słowach opisać pracę czy misję swoją, ale po tych, no myślę, że wielu latach, kiedy już myślałam o emeryturze, kiedy to się w końcu zjedzie na swoje, jednak doszłam do jakiegoś przekonania, że moją misją jest trwać. Tam, gdzie Pan Bóg wezwał, żeby być do końca wiernie, wypełniać to, do czego nas powołuje, do czego mnie powołuje. Teraz w Angolii właściwie lokalny język nie jest potrzebny tak na co dzień, bo Portugalczycy w odróżnieniu od Anglików w swoich koloniach, oni po prostu wytępili, zgwałcili ten język lokalny. Ludzie bali się mówić swoim językiem, ludzie się wstydzili, bo to nazywali nawet te języki językiem czy jakiegoś tam psa, czy kota. I ludzie się kryli z tym językiem, także raczej się używa języka państwowego, urzędowego, języka portugalskiego. Ale bardzo dobrze znam język Chibemba, jak byłam w Zambii, przynajmniej używałam, jak byłam w Etiopii, takiego podstawowego języka amaryńskiego. Ale na przykład w języku zambijskim bardzo używa się przysłowia. Są takie zdania, które coś mówią i są bardzo głębokie. Na przykład jedno,
epasili pakuleka. To znaczy, nie zatrzymuj się nigdy na tym, co robisz. Idź zawsze do przodu, nie zniechęcaj się. Marzenia. Mówią, że marzą młodzi, nie? Jeżeli chodzi o marzenia misyjne, to moim marzeniem jest, aby nasze zgromadzenie salezjańskie zakorzeniło się tak naprawdę z charyzmatem Księdza Bosco. Żebyśmy miały własne powołania, żeby one się już zajęły edukacją dzieci, młodzieży, których jest zawsze większość. Większość właśnie społeczeństwa składa się z ludzi młodych i dzieci. I żeby też zaczęli już wydawać swoich własnych misjonarzy do ewangelizacji. Żeby przenieśli tą pałeczkę, którą my tam przynieśliśmy w tych pierwszych grupach misyjnych wychowania salezjańskiego, żeby ludzie tubelczy, młodzież tubelcza mogła kontynuować tą pracę. Trudno jest mówić o owocach czy cudach pracy misyjnej. Jak Pan Jezus wysyłał swoich apostołów, czy nawet zachęcał, to mówi, że żniwo jest wielkie. To daje do zrozumienia, że tam już ktoś był, ktoś zasiał i pomaga się przy zbieraniu. Ale miałam właśnie w tym swoim życiu, moim misyjnym, jako pielęgniarka, jako położna, bardzo dużo przypadków, które naprawdę dodawały radości i otuchy, że człowiek coś dobrego mógł zrobić, czy przyczynić się do czegoś. Pamiętam na przykład przywiezioną panią, która urodziła we wsi dziecko i to dziecko zmarło. No, przywieźli ją na rowerach, dwóch rowerach, takie nosze były zrobione. No i z płaczem, no prawie pogrzeb, no bo dziecko zmarło. Już ojciec dziecka prawie, że był wygoniony z domu, bo to oskarżony był, że to była jego wina. Więc będąc położną, spadałam ją, no i wydawało mi się, że usłyszałam tętno w łonie matki. Więc ja mówię, naprawdę urodziłaś to dziecko? Mówi, no tak, urodziłam. No i okazało się, że ona miała bliźniaki. A nigdy nie przychodziła wcześniej na żadne kontrole medyczne. Więc ze spokojem tam ją po prostu przygotowałam i urodziło się drugie dziecko. To było naprawdę, dla ludzi był prawie cud. No i dla mnie też taka wielka radość. Albo też na samym początku, jeszcze chyba w roku 85, byłam na takiej wyspie, gdzie nie było lekarzy i zwyczajem ludzi było, jak matka zmarła, to niemowlę się wrzucało do grobu, bo nie miało po prostu szansy na przeżycie. I wtedy już ta nasza klinika, ten mały szpitalik miał już jakąś taką famę, że tam się cuda dzieją, nie? I ojciec jakoś tej rozpaczy wskoczył i zabrał to dziecko i przyniósł właśnie do tego szpitalika. Okazało się, że dziecko było bardzo, bardzo anemiczne, już prawie było nieprzytomne. Może już się nie karmiły przez, jak matka była chora. I wtedy jeszcze same robiłyśmy grupę krwi, przetaczałyśmy krew, ktoś z rodziny dawał i dałyśmy właśnie, tak, ja wiem, 120 ml tej krwi dziecku. Dziecko oczy otworzyło. No i wszyscy krzyczeli, że to cud, że dziecko żyje. I potem zostało już w szpitalu tam do 3 lat. Potem jakaś pielęgniarka zaadoptowała i zostało. Także są takie, były te momenty takie cudowne na początku, a teraz, jak mówię, jest bardziej trwanie, pomaganie innym, żeby ta praca misyjna szła jakoś do przodu. Nie? Bardzo by mi zależało na tym, prosiłabym o modlitwę. W intencji nas, misjonarzy, misjonarek, o wytrwanie, bo nie zawsze można robić już może po doświadczeniu lat to, co się bardzo lubi, tylko po prostu trzeba się udzielać we wszystkim, do czego jest potrzeba, gdzie posłuszeństwo, jak my w zakonie mówimy, gdzie nas posłuszeństwo pośle. I o to, żeby umieć to odczytać, tą wolę Bożą, że jak to Matka Teresa z Kalkuty mówiła, że my jesteśmy w ręku Boga tylko takim ołówkiem, a Pan Bóg sobie pisze swoją historię, pisze ten cały plan zbawienia.
by po prostu o modlitwę, żebyśmy umiały być tym takim podatnym narzędziem w ręku Pana Boga. Zwracając się do dobrodziejów misji salezjańskich, chciałabym serdecznie podziękować, bo czytając te nasze czasopismo, misje salezjańskie, widzi się, jak ludzie nas wspierają. Nie tylko moja misja, gdzie ja pracuję, ale na całym świecie. I to taka solidarność własnego naszego narodu bardzo pomaga. Nie tylko materialnie oczywiście też, ale tak nas wspiera duchowo, że nie jesteśmy sami, że mamy dużą grupę ludzi, całe no jakby takie wojsko, całą gwardię za nami, która nas wspiera i pomaga. I tutaj może też dodam, że na początku naszej pracy misyjnej te pomoce otrzymywało się z innych krajów. Polska nam mogła dać bardzo mało w latach 80. No raczej oczekiwaliśmy pomocy z innych krajów. A teraz jest taka, no czuję się, że Polska bardzo, bardzo dużo pomaga i jest bardzo wspaniałomyślna w tej współpracy duchowej i materialnej.